Zaraz będzie gambit królowej i wszystko wam o nim powiem, ale teraz chcę się pochwalić. Nowa książka Olgi Tokarczuk. Książka, która nie jest literaturą, nie jest powieścią, do czego przyzwyczaiła nas Olga Tokarczuk, tylko jest zbiorem wykładów, esejów na temat pisania. Właśnie w listopadzie ma premierę. Strasznie się cieszę, bardzo się napalam na nią, chcę ją od razu zacząć czytać, ale najpierw opowiem wam o filmie, o serialu Gambit Królowej i o książce. To jest nietypowy temat, nietypowy gatunek, ale postanowiłem zrobić taki filmik. Oczywiście nietypowy dla mnie, bo książka jest jak najbardziej typową powieścią. A teraz się jakoś tak zanosi, że będą dwa filmy, w których, albo nawet trzy filmy, w których nie będę opowiadał o reportażu, tylko właśnie o książkach trochę innych. Między innymi będę chciał jak najszybciej wam opowiedzieć o tej książce i o książce, którą wczoraj, dokładnie wczoraj na Instagramie i na Facebooku ogłosiłem najlepszą książką poetycką, jaką czytałem w 2020 roku, więc też wam o niej opowiem, bo mi się bardzo podobała i może wam też się spodoba. Ale teraz Gambit, gdzie on jest? No więc tak, Gambit, mam to wydanie jeszcze takie przedserialowe, bo teraz Czarne, które wydało tą książkę, wypuściło taką, no gorszą moim zdaniem, okładkę typowo serialową z główną bohaterką, tą, którą znacie z serialu. Sobie przygotowałem takie właśnie cechy i książki, i filmu. No i spróbuję wam na koniec odpowiedzieć na bardzo trudne pytanie, czy książka jest lepsza, czy film. Książka, jeżeli chodzi o powieść, no jest okej, nie jest jakaś super genialna. Nie jest napisana jakimś wykwintnym, nietypowym, zaskakującym językiem, ale jest całkiem przyjemna, raczej neutralna, jeżeli chodzi o styl. I jeżeli porównywać ją do... Coś mi tutaj... Światło nie chodzi. No, ale jeżeli chcemy porównać sobie książkę do filmu, to co jest dosyć ważne, to, że film właściwie, powiedzmy, w 90% pokrywa się z książką. Bardzo często jest tak, że w różnego rodzaju adaptacjach mamy jakieś dodatkowe wątki, albo dużo scen jest wyciętych. Tutaj jest jednak raczej no 1:1, więc jeżeli najpierw na przykład obejrzeliście film, a później będziecie czytać książkę, to być może książka was znudzi, albo na odwrót, jeżeli czytaliście książkę, no to będziecie wiedzieć, co się wydarzy. To jest pierwsza taka rzecz, którą warto wiedzieć. Druga rzecz to akcenty, bo na przykład w książce więcej akcentów położonych jest na przykład na ten wątek taki, powiedzmy, narkotykowy, lekowy. Nie chcę oczywiście do końca zdradzać, o co chodzi, bo jeżeli ktoś w ogóle nie czytał książki albo w ogóle nie czytał filmu, no to nie chcę mu psuć zabawy. Ale ten wątek właśnie brania leków, narkotyków, powiedzmy, dragów, po angielsku w sumie to jest to samo, jest w książce bardziej rozbudowany. A w filmie, no jednak pojawia się, ale jest ten wątek o wiele mniej rozbudowany. W filmie jest bardziej pokazane jakby zamiłowanie do alkoholu. W książce, książka jest też trochę bardziej szachowa. W takim sensie, że w książce znajdziecie o wiele głębsze opisy partii, poszczególnych partii, tego, co w trakcie partii główna bohaterka myślała, co planowała, jak właśnie w jej głowie ta partia przebiegała. W filmie jednak no, nie ma tego, no bo nie możemy się wgłębić w głowę głównej bohaterki tak mocno. I myślę, że jeżeli na przykład nie gracie w szachy, to bardziej spodoba wam się film, bo jest ten ciężar szachowy trochę właśnie odciążone są te szachy, a jeżeli właśnie gracie w szachy i was interesuje to, to w książce będziecie mieć trochę więcej tego wątku szachowego.
No i być może, jeżeli nie gracie w szachy, to właśnie te szachowe wątki będą was nudzić albo nie wszystko będziecie do końca rozumieć. No też jest takie zagrożenie. Książka jest też trochę bardziej taką opowieścią od turnieju do turnieju, mam wrażenie. Główna bohaterka właśnie raczej skupia się no, na tym skakaniu między poszczególnymi turniejami i pięciu się w górę. W książce jednak jest już znowu ten wątek szachowy odrobinę lżejszy, więc nie ma tylko takiego jeżdżenia. No chociaż ono jest jakby sednem tego serialu, ale jest go mniej niż w książce. No i są też takie jakieś drobniutkie zmiany. Na przykład jest taki odcinek, w którym koleżanka z domu dziecka, ta Jolene, przyjeżdża już do dorosłej, głównej bohaterki. I zjawia się w progu, staje i jakby nie wiadomo skąd ona się pojawiła, nagle, spontanicznie. A w książce jest na przykład tak, że one ze sobą korespondowały i się umówiły na to spotkanie. No to są takie mini wątki, które nie do końca zgadzają się z książką. No ale to są tak minimalne zmiany, które właściwie nie wpływają na tą główną fabułę. Serial jako serial jest po prostu bardzo fajnie zrealizowany i stoi naprawdę na wysokim poziomie. Niektórzy mówią, że to jest najlepszy serial, najlepsza premiera 2020 roku na Netflixie, więc no nie wiem. Mi się na przykład bardziej podobał czwarty sezon Casa de Papel, znaczy Dom z Papieru, no ale co kto woli. To jest naprawdę jeden z lepszych seriali, które się w 2020 na Netflixie ukazały. A książka, no jest okej, ale powiem wam, że gdyby nie film, gdyby w ogóle ta otoczka wokół książki, która się stworzyła właśnie pod wpływem filmu, to ta książka raczej nie zostałaby zauważona. To jest taka raczej średnia powieść, ciekawa oczywiście, fajna, taka branżowa, bo pokazująca nam świat szachowy, przybliżająca jego tajemnice. Ale pod względem literackim to nie jest nic szczególnego, więc no przykro mi to mówić, ale serial wystarczy. Dajcie znać, co wy sądzicie, jeżeli oglądaliście film, albo jeżeli czytaliście książkę, a najlepiej, jeżeli widzieliście film i czytaliście książkę, podzielcie się waszymi spostrzeżeniami. Jestem ciekaw, co wy sądzicie na ten temat, czy też podzielacie moje zdanie, bo w ogóle bardzo dużo jest bardzo pozytywnych recenzji na temat tego serialu, nawet wśród osób, które czytają książki. Na przykład ja widzę u siebie na Facebooku, jak wiele osób chwali serial z osób, które też czytają książki, a o książce właśnie te osoby nie wspominają, więc to jest chyba kolejny dowód na to, że jednak książka jest gorsza niż serial. To tyle. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Jeżeli podobał wam się film, dajcie lajka. Dawno was o to nie prosiłem. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście. I jeżeli chcecie, jeżeli możecie, zajrzyjcie na patronite.pl/rafalhetman. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ktoś z was zechce mnie wesprzeć i wspierać powstawanie kolejnej książki, która już się na horyzoncie gdzieś tam rysuje.